Halo? Halo? Szczęść Boże! Zapytam, ja się zapytam. Szczęść Boże! Moje nazwisko Robert Rewiński, przyjechałem tu wozem telewizyjnym Patriot24.net. Ja się od wielu miesięcy nie mogę doprosić od Was odpowiedzi na pytanie dotyczące parafii w Trzeszczanach. Wiem, że kolejne pismo do Was wpłynęło. Nikt nie odpowiada na moje prośby, jeśli chodzi o kontakt czy jakąkolwiek odpowiedź w tej bulwersującej sprawie. Tam jest prześladowany robotnik, który ujawnił prawdę w związku z tą sprawą. Czy jest możliwość, żeby dzisiaj spotkać się z kimś i umówić spotkanie merytoryczne w tej sprawie? Wiem, że w ubiegłym tygodniu duże pismo wpłynęło... Proszę? Po wakacjach, no rozumiem, ale w ubiegłym tygodniu kolejne pismo, również o rozszerzenie problemu tego samego. To chodzi o zakopywanie śmieci, między innymi cmentarnych na probostwie w Trzeszczanach, kalanie terenu kościoła. Proszę? Ale biskup w ogóle nie reaguje, Rojek, nie wiem, czy jest już na zwolnieniu lekarskim od wielu miesięcy. Robotnik jest prześladowany, nie ma pracy. Ksiądz Barszczowski z tamtej parafii w ogóle nie reaguje. Jest, postępowania są umarzane, bo mamy informację, że na sali sądowej proboszcz mówi nieprawdę. Dlatego tutaj my jako dziennikarze chcemy prosić nuncjaturę. Ja byłem w Watykanie, próbowałem tam uzyskać możliwość spotkania, to zostałem odesłany tutaj do nuncjatury, żeby powstrzymać kalanie terenu probostwa. No, tam jest według naszych informacji dwa wagony cmentarnych śmieci, być może ze zwłokami ludzkimi zakopanymi. I ja nie mogę od wielu miesięcy uzyskać od Was prośby o spotkanie, o rozmowę na temat wsparcia Kościoła. My jesteśmy chrześcijańską, katolicką redakcją i tutaj chcemy, żeby tutaj pomóc parafianom, a nie gdzieś prześladować Kościół, broń Boże. Halo? Proszę pana, tak? Przerwę, powiedziałem panu, co trzeba zrobić. Po wakacjach, tak? Do kogo mogę się personalnie zwrócić z prośbą o spotkanie? Proszę pana, to na razie nie zwiedziali biskupa własnego. Ale tam nikt nie chce się tą sprawą zająć. My się już wielokrotnie zwracaliśmy w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Tam nikogo to nie interesuje. Halo? Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że nuncjatura apostolska w Warszawie nie interesuje się sprawą probostwa w Trzeszczanach i tego, co może być zakopane, jeśli chodzi o śmieci cmentarne na terenie tego probostwa. Jest to wstrząsająca informacja. Jak wiadomo, Watykan nakazuje pochylanie się nad sprawami biednych, prześladowanych ludzi, robotników. Mamy informacje o licznych nieprawidłowościach, jeśli chodzi o hierarchów kościelnych diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Tymczasem nuncjatura apostolska w Warszawie jest zamknięta, nie tylko jeśli chodzi o tą bramę, ale również o możliwość umówienia się poprzez internet na spotkanie z kimkolwiek, jeśli chodzi o ten problem. Piszemy od... Dzisiaj mamy 14 lipca 2021, piszemy chyba od marca z prośby tutaj o wyznaczenie jakiegokolwiek spotkania. Nie mamy żadnej odpowiedzi. Czy nuncjatura apostolska w Polsce chce bronić śmieciarzy kościelnych, którzy kalają teren probostwa? Jest to wstrząsająca hipoteza, natomiast zamknięcie tutaj tak ważnej jednostki na tak istotny problem, odsyłanie nas do tamtejszych hierarchów kościelnych, którzy nie
nie przejmują się rolą duszpasterzy, nie przejmują się losem prześladowanego robotnika Wiesława Księżuka. To jest wstrząsająca informacja i myślę, że nie takiego kościoła chce papież Franciszek. Będziemy pytać o to, dlaczego nuncjatura apostolska w Polsce w tak pięknym budynku, w tak komfortowych warunkach nie chce zająć się biedą i być może oszustwem i zakłamaniem na terenie probostwa w Trzeszczanach.